Dzisiaj rozmawiamy w gabinecie pana starosty powiatu częstochowskiego, pan Krzysztof Smyla. Wchodząc do urzędu powiatu, widać, że jeszcze ten koronawirus jest. Wchodzimy ostrożnie, wchodzimy pojedynczo, wchodzimy w maseczkach. Cały czas dmuchacie na zimne? No pewnie tak jest. Koronawirus nie odpuszcza. Nikt też oficjalnie nie powiedział, że ustąpił, że można tak generalnie poluzować, chociaż no, idą te poluzowania. Coraz więcej tych imprez masowych się odbywa, dystans też się zmniejsza, są wakacje, czas zabawy, relaksu. Ale no, wydziały muszą pracować. Tak, ale liczba zakażeń nie maleje, a mieszkańcy chcą być obsługiwani. Niektórzy wykorzystują właśnie czas wakacji do załatwienia różnych innych spraw, gdzie mam urlop, gdzie się przyjrzę dokumentom, co mam do załatwienia, jakieś zaległości, i to wcale nie jest tak, że dla nas okres wakacyjny jest lżejszy. On jest o tyle cięższy, że pracownicy też chcą wykorzystać albo muszą wykorzystać swoje urlopy. Jest mniej osób. Więc też jest mniej osób, ja to oczywiście rozumiem. Są też sprawy związane z komunikacją, gdzie transport publiczny no nie funkcjonuje może tak, jak by się chciało, i jak ktoś się wybierze do Częstochowy, to chce pozałatwiać wszystkie sprawy, nie tylko w powiecie, dlatego nawet w tych najcięższych czasach obsługiwaliśmy mieszkańców z większymi rygorami. Teraz ten rygor może jest mniejszy, ale maseczki, dezynfekcja, dystanse są utrzymywane. Nie zdarza się, żeby ktoś odszedł nieobsłużony. Oczywiście no, u nas jest coś takiego, że mimo że jest możliwość umawiania się na godzinę precyzyjnie, pracownik wychodzi, woła po imieniu, nazwisku, wchodzi się przygotowane, to jednak ludzie lubią przyjść i postać sobie w jakiejś tam kolejce. No być może załatwiłem kilka innych spraw i nie zawsze im się udało o określonej godzinie tutaj dotrzeć. No w każdym razie najwięcej spraw jak do tej pory cały czas jest w zakresie komunikacji, czyli rejestracja, wyrejestrowywanie dokumentów. Chciałem zapytać, że tu chyba najtrudniejsze zadanie jest, tak? Żeby nie doprowadzić do jakiegoś, nie daj Panie Boże, zakażenia. Tak, ale osoby ma spokój, bo zamknięty w pokoju liczą. No tam nie ma kontaktu z ludźmi, a właśnie tutaj jest kontakt największy, ale to jest jeszcze to, że wielu ludzi, no kierowców, no to są ludzie, którzy jeżdżą po świecie, po Europie. I mogą coś przywieźć. Czasami się jeszcze przyznają, że był w takim kraju czy w innym, gdzie na początku to powodowało wręcz no, konsternację, jak ktoś powiedział, że ja to przyjechałem z Włoch, a tak się zdarzało. Dlatego mamy też taki pewien problem, jakby trochę idąc do przodu, że jeśli ta sytuacja się nie zmieni, no może przyjść zima, może nie zawsze zima jest łagodna. Wszyscy się mogą pod ten dach nie zmieścić, oczekiwanie na mrozie zimnie jest dosyć no, kłopotliwe, więc też przymierzamy się do takiego pewnego manewru, którego powiat jeszcze no, nie wykonywał w takiej skali. Jesteśmy po oględzinach kilku obiektów, które by się nadawały na wykorzystanie przez powiat, przez jego wydziały. Być może tak się zadzieje, że w kilku miejscach będziecie, tak? Że od przyszłego roku no, jeden, może dwa wydziały no, będą pracować, ale w innym miejscu, i tutaj sobie jakby chcemy zapewnić większą przestrzeń dla oczekujących. Ale czyli rozumiem, że tam interesanci nie będą chyba zainteresowani, żeby jeździć załóżmy do Janowa, do Wydziału Finansów, tak? Nie, to będzie w Częstochowie. To będzie w Częstochowie. Jeśli w Częstochowie, w dobrym miejscu, gdzie byłaby komunikacja, w dobrym standardzie, to jednak muszą być zachowane no, parametry do obsługi niepełnosprawnych. No, dzisiaj urząd jest taką instytucją, że wszyscy się przyglądają i wszyscy powinni być obsłużeni zgodnie z przepisami. Szukamy takiego obiektu. Zamierzamy to zrobić, jesteśmy już dosyć blisko podejmowania decyzji. Jeśli będzie, to będzie we wrześniu, bo 3 miesiące trzeba sobie dać na adaptację, na przygotowanie do przeprowadzki, tak żeby od stycznia pracować trochę w innym wymiarze, ale też takim przygotowaniem, że chcemy rozśrodkować i urzędników, i petentów, którzy jeśli wejdą do środka, to będą jednak nie jeden na drugim siedzieć i oddychać na plecach, tylko jednak te przestrzenie zachowywać. Chcę pana zapytać o inwestycje. Czy koronawirus zatrzymał jakieś inwestycje, czy cały czas postępują prace? No pewnie zatrzymał, ale zatrzymał tylko te inwestycje, które mogły być realizowane z tak zwanej, z wolnych środków budżetowych, które nam zostały z tamtego roku, i takie środki budżetowe były wygenerowane, ponad 4 miliony. Zamierzaliśmy je wykorzystać na inwestycje drogowe. I można to było zrobić w miesiącu kwietniu, bo wtedy już wiedzieliśmy o takich środkach. No niestety był to taki czas, że musieliśmy
sporą część tych wolnych środków zachować jakby i obserwować, co się będzie działo. I obserwujemy. No i na dzień dzisiejszy no nie wydajemy jeszcze tych środków. Jeszcze nie wydajemy i pewnie będziemy jeszcze czekać, bo te prognozy, że na jesień koronawirus wróci to w takiej większej sile, no akurat obligują nas do tego, żeby zachować sobie środki finansowe na walkę. To myśmy już rezerwy w zasadzie, które były przeznaczone w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, wykorzystali wszystkie na zakupy, które były z koronawirusem związane z obsługą naszych domów, pomocy społecznej, szkół, urzędu. Mamy zapasy. Pewnie już tak nie będzie, że wszyscy nerwowo na rynku będą poszukiwać płynów, masek, rękawiczek, jakichś przyłbic, bo taki czas był, żeśmy to wszyscy przeżywali. Więc mamy zapasy zgromadzone, ale musimy też mieć fundusze, bo to, że udało nam się do tej pory bez większego ogniska jakby przeżyć ten czas od marca, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, jesteśmy w lipcu, no to nie oznacza, że się może coś nie przytrafić. Dmuchamy na zimne, pilnujemy, trzymamy reżimy. Zachowujecie się jak te panny roztropne z Ewangelii, które mają mocno oliwę, trzymają, że w razie czego te najważniejsze gości, które nadejdzie, zapalą te... Ostatnio byłem w jednym z powiatów, to tak po tej rozmowie uznałem, że jednak jesteśmy na razie w dobrym miejscu, bo inni mają zdecydowanie gorzej. Gdzieś te ogniska się potworzyły, ja mówię, cały czas odpukujemy, dmuchamy na zimne, nie zdarzyło się i niech się nie zdarzy. Ostatnio Państwo dofinansowaliście, wsparliście finansowo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, z tego co wiem. Tak. A dlaczego nie powiatowy szpital? Tak z ciekawości zapytam. Powiem tak, że ten powiatowy to on jest z nazwy powiatowy, tak przylgnęło i my z tym aż nie walczymy, że on jest powiatowy. No, sporo osób uważa, że on jest powiatowy. Ten szpital to jest szpital prywatny, to jest spółka, który siedzi tylko w naszych budynkach i na naszych gruntach powiatowych, co jakby nas też wiąże z tym szpitalem i współpracujemy i odpowiadamy na takich najpilniejsze zapotrzebowania. Ponieważ szpital zwrócił się do nas z Blachowni z prośbą o wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej, czyli płynów, masek, rękawic. Taka pomoc została udzielona. Czyli nie zapominacie. Szpital też się również zwrócił z prośbą o obniżenie czynszu za rok. Zobaczymy, jak to będzie, no ponieważ jeśli by nam udziały w podatkach spływały tak, jak było planowane, to być może tak, ale my już mamy też deficyty w udziale w podatku PIT. Więc odpowiedzieliśmy, że jeśli my zrealizujemy swoje dochody, a czynsz ze szpitala to jest też nasz dochód własny, to być może tak, ale na razie my swoich dochodów nie realizujemy, mamy tu deficyty, może na końcówce roku. W każdym razie szpital w Blachowni taką pomoc otrzymał, jaką się zwrócił, z czynszem zobaczymy, a szpital zespolony wojewódzki na Parkitce zwrócili się o pomoc właśnie w zakupie tego sprzętu. No 20 tysięcy. Tak, i ustaliliśmy, że no, stać nas na tyle żeśmy dali. A propos deficytu, no to macie też obiecane pieniądze od rządu, tak? Bo przed wyborami i pan premier i posłowie jeździli z takimi dużymi tablicami, wręczali, panu też ktoś coś takiego wręczał, no bo to jest forma takiej obietnicy, dostaniecie te pieniądze. A czy się pewnie dostaniemy, bo Sejm 17 lipca i prezydent podpisał tę ustawę, więc jeśli jest podpisana, to pewnie dojdzie, no, czego sobie życzę, bo byśmy tak zakodowali, że te 7 milionów 114 tysięcy to jest taki zastrzyk finansowy starczy z środków unijnych, który przeznaczymy na nasze inwestycje i pewnie będą to inwestycje drogowe. Jakby sobie trochę zdejmiemy tych obciążeń, które gdzieś tam widzimy, no bo wiadomo, to jest 600 km dróg powiatowych, więc to, co się zrobiło lat temu 20, to się okazuje, że, no, że trzeba już być może robić. Trochę mnie martwi, że Fundusz Dróg Popowodziowych został jakby zablokowany. Zawsze w marcu wiedzieliśmy, na co możemy liczyć. Teraz mamy koniec lipca i ten fundusz został jakby zamrożony i nie wiemy, czy on będzie użyty, czy nie będzie, czy on jeszcze jest. W każdym razie te 7 milionów... Na pewno będzie. No. Właśnie chcę do tego zmierzać, czy to nie będzie forma konkursu jakiejś. Jak panie redaktorze, jakby się zdarzyło, że nie będzie, to będę głośno krzyczał,
że to było wielkie oszustwo. To jeszcze jedna kwestia, dziki. Dziki nie są gminne, nie są powiatowe, dziki są skarbu państwa. Wiem, że państwo tutaj będziecie siły jakieś jednoczyć z samorządowcami z powiatu, żeby coś z tymi dzikami zrobić. Myśmy do lasu nie mogli wchodzić, więc dziki chyba zatęskniły i przyszły do nas. Jak przyszły do nas, do miast, do bloków, no to teraz one nie za bardzo chcą wyjść. No jest to problem. Okazuje się, że kilka miesięcy nieingerowania w środowisko i nieprzeszkadzania naturze jakby w naturalnym zachowywaniu się powoduje, że ekspansja nie tylko zwierzyny, bo nawet rośliny tam, gdzie nie rosły, potrafiły za 3 miesiące tak urość i zakrzaczeć pewne tereny, że pogoda też sprzyja, że jest ciepło i deszcz. Także jedyne szczęście, że susza nam w tym roku, przynajmniej w tym okresie najbliższym, powiedzmy miesiąca, dwóch, nie grozi. A na czym ta współpraca będzie polegać, żeby te dziki, nie wiem, straszyć? Znaczy się, my możemy tylko we współpracy z samorządem, we współpracy z kołami łowieckimi pisać, ustalać plany łowieckie, wskazywać limity, ale to we ścisłej współpracy, bo my tak naprawdę nie mamy na bieżąco informacji, że jakaś populacja to nagle zrobiła się, nie wiem, z 1000 na 5000. Wiemy o zagrożeniach, wiemy, że do nas się mieszkańcy zwracają. Będzie takie najbliższe spotkanie chyba w Blachowni, bo tam były sygnały, że dziki się pojawiły w mieście. Wiem, że koła łowieckie mają też z tym problem, bo to nie jest tak dzisiaj łatwo w tym okresie jednak koronawirusa zrobić jakąś akcję, zebrać myśliwych, tak jak to było kiedyś. Polowanie, odstrzał, nagonka. Wszyscy się jednak izolują i będzie nam, są tacy, co być może uznają, że ich to nie dotyczy, ale to są w błędzie, bo dotyczy wszystkich. Więc ten czas nawet, nie chcę nazwać walki, ale jakieś tam zagospodarowanie tej zwierzyny w taki sposób, żeby nie zawładnęła i nie straszyła mieszkańców w centrach wiosek czy miast. Jakieś wyjście się musi znaleźć. Mam nadzieję, że odpowiednie ministerstwa zajmą się jakieś, mogą się też pojawić, bo to jest autentycznie związane z COVID-em. Bo skoro mieszkańcy nie wchodzą do lasów, to już pan powiedział, to las przychodzi do mieszkańców z całym swoim majestatem. I nie chce wyjść, więc jakąś relację trzeba zachować. No generalnie dla przyrody, dla środowiska, rzecz dobra, a człowiek się musi z tym nauczyć żyć. No i gospodarka taka zwierzęca, dzikimi zwierzętami też musi być w taki sposób, żeby nie zachwiała tej proporcji, gdzie można bezpiecznie ludziom się poruszać. No ale zwierzęta też swój dostęp musi mieć, także im mniej więcej, tym będzie sobie szukała nowych terenów. No ale to jeszcze czas w tej okresie pandemii, ludzie się wszystkiego uczą, zwierzęta też, wszystkie służby też się uczą, bo tego nikt nie przerabiał. Nie życzmy sobie, że we wrześniu, że w październiku to wróci, bo jeśli wróci, to nic nam nie polepszy. Stajemy się jeszcze bardziej zamknięci. Nie daj Boże, żeby gospodarka wyhamowała, bo wtedy my też staniemy, bo jeśli nie będziemy mieli udziału w podatkach od ludzi, którzy zarabiają, niech dobrze zarabiają, to będą większe podatki, to nasze inwestycje też leżą. To będzie leżał budżet państwa. Czy Unia Europejska załatwi swoimi miliardami wszystko? Może mieć nadzieję, że jednak tych miliardów jeszcze jest na tyle dużo, że ten najgorszy okres przetrwamy i Polska też. Panie starosto, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.